oczywiście dyrektor zespołu szkół. Gdzieś się nam schował. A, jest tam. Chce coś dyrektor powiedzieć? Tak, to już idę. Przed radnymi stanęła grupa młodzieży razem z dyrektorem tej szkoły, tego zespołu Zbigniewem Szczerbą, z bardzo ambitnym pomysłem, żeby wybudować tutaj, w tym miejscu, przy tym kompleksie, wybudować ten skatepark. To było to na tyle odważne, że dla wielu aż niepoważny pomysł, żeby blisko 1 000 000 zł wydać w taką infrastrukturę. Nie w drogi, nie w chodniki, nie w kwietniki czy inne potrzebne mieszkańcom Rabaty, tylko właśnie w coś takiego. Wielu powątpiewało, wielu uważało to za zły pomysł. Determinacji wszystkim i radnym, i burmistrzowi, i Zbigniewowi Szczerbie, i tym, którzy w tej chwili tak pięknie pokazują, że warto było. Tej determinacji nie zabrakło. Nie zabrakło i udało się wybudować. Za dużo gadam, jak każdy urzędnik. Udało się wybudować to, co w tej chwili pokazujecie, że było potrzebne. To, że jesteście dzisiaj tak masowo w tym miejscu, to oznacza, że to była najlepsza inwestycja ostatnich lat. To, że może służyć nam wszystkim, to potwierdza, że warto rozmawiać z młodzieżą, że warto być z młodzieżą, warto słuchać ich zdania. Cieszę się bardzo, że Byszkowie to się udało. Życzę dobrej zabawy, jestem z wami do końca. Brawo, śmiało!